pogoda dostosowała się wreszcie do kalendarza, nie oznacza to, że zamarznięte stawy i sadzawki są bezpieczne. Tuż przed półmetkiem ferii siedleccy strażacy zorganizowali akcję szkoleniową. Oni doskonalili działania, mieszkańcy obserwowali i uczyli się, jak postępować, kiedy pod kimś załamie się lód. Nasze ćwiczenia dzisiaj mają na celu przedstawienie i doskonalenie różnych technik podejmowania osoby poszkodowanej pływającej w przerębli. Wiadomo, jest teraz okres zimowy, różne temperatury, różne warstwy lodu, lód może się załamać. W każdej chwili też może dojść do niebezpieczeństwa załamania się lodu, wpadnięcia takiego dziecka pod lód. Musimy na taki sygnał natychmiast reagować poprzez zadysponowanie ochotniczych właśnie straży pożarnych, które mają najbliżej i wiedzą, gdzie w swojej miejscowości znajdują się właśnie takie akweny. Człowiek, który wpada pod wodę w takiej temperaturze, pod lód, jest na początku w wielkim szoku, ponieważ różnica temperatur, jaka następuje, jest ogromna. Wpada w hipotermię. Ważne jest, żeby najpierw wezwać służby ratunkowe, czy to straż pożarna, czy to na policję. Należy zadzwonić i jak najszybciej po prostu dotrzeć do tego człowieka z pomocą. Nie bójmy się pomagać. Tak naprawdę wszystko, co mamy pod ręką, możemy użyć. Dzisiaj zima nas zaskoczyła i lodu na zalewie dawno nie było. Więc warto niech ćwiczą. Oby do takich niebezpiecznych sytuacji nie dochodziło, ale jeśli dojdzie, to żeby wiedzieli, co robić.